praw. Sama nie wiem, co robię, bo tyle na głowie mam. Czy mam założyć korale, czy te kolczyki mam zdjąć, czy nic nie wkładać wcale. A jeszcze do tego wszystkiego, a jeszcze do tego króla boli ząb. Ile ja mam na głowie, ach, ile ja mam spraw. Sama nie wiem, co robię, bo tyle na głowie mam. Czy mam założyć korale, czy te kolczyki mam zdjąć, czy nic nie wkładać wcale. A jeszcze do tego wszystkiego, a jeszcze do tego króla boli ząb. Ile ja mam na głowie, ach, ile ja mam spraw. Królowo, no ale powiedz mi chociaż, gdzie jest moja ukochana córeczka, królewna? Jestem! Jestem tutaj, mój biedny tatusiu królu bólu. Tak, a te damy, gdzie są damy? My jesteśmy prawdziwe damy, bo przy jedzeniu nie mlaskamy, grzecznie dygamy i się słuchamy mamy. Nic nie wiemy, nic nie znamy, za to ładnie wyglądamy. Kiedy trzeba zrobić dyk, my zrobimy to jak nikt. Na sukienkach żadnej plamy, przy jedzeniu nie mlaskamy. Dama z damą, ty i ja, mama z nas pociechę ma. Dama mamie nie nakłamie, wierszyk powie znam na pamięć. Dama grzeczna jest jak nikt, no i pięknie robi dyk, robi dyk. Co to ja miałem? Aha, nie bolą was te zęby? Co? Nie. A rycerzy? My jesteśmy prawdziwi rycerze. Zawsze mówimy prawdę szczerze. Nie, królu, ani troszeczkę. No to gdzie jest mój ten kot? Jestem królewskim kotem i robię to, co chcę. Ja nie narzekam, mam lekką robotę. Gdy mam ochotę, piję mleko. Gdy mam ochotę, to sobie śpię. Jestem królewskim kotem i robię to, co chcę. Ja nie narzekam, mam lekką robotę. Gdy mam ochotę, to piję mleko. Gdy mam ochotę, to sobie śpię. Ciebie oczywiście też nic nie boli. Nic a nic, mój drogi król. Nic a nic, widzisz? A mnie boli. Słyszysz? Słyszycie? Waszego drogiego króla boli ząb. Tak. Co to ja miałem dzisiaj zrobić? Wszystko mi się poplątało przez ten ząb. Aha, i tak, już wiem, tak. Po pierwsze zjeść śniadanie. Tak, no to już zjadłem. Ale co to było za śniadanie? Nawet nie warto wspominać. Po drugie, co to miało być nie po drugie? Aha, może zjeść drugie śniadanie. Nie, na pewno nie. Aha, już wiem, tak. Miałem dać medal kucharzowi za to, za to wspaniałe śniadanie. Nie, za te wspaniałe ciasteczka z orzeczkami, które mi wczoraj upiekł, tak. Straże! Tak, przyprowadzić mi tu kucharza, tak. Po drugie mam dać medal. Zaraz, a może mnie od tych ciasteczek ząb rozbolał. Aha, no jesteś kucharzu. Tak, co to ja miałem? O, jak ty ładnie wyglądasz. Ja? Tak, zdrowo i ząb cię na pewno nie boli. Nie? A mnie, kucharzu, boli. I wiesz, od czego mnie boli? No. Nie wiesz? No to ja ci powiem, kochasiu, od twoich, kochasiu, tych ciasteczek z orzeszkami. Straże! Zamknąć go w więzieniu! Ojej!